Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji Zagrajmy w Krok Legend of Digobos, albo po prostu Krok 1, jeżeli chcemy sobie tak oto nazwać. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji poznaliśmy fabułę tej gry, czyli dokładnie zaczęliśmy sobie gierkę, przeszliśmy cały pierwszy świat, czyli Wyspę Kroka lub Wyspę Gobosów, jak chcemy sobie nazwać, Letnią Wyspę Gobosów. I dzisiaj znajdujemy się na drugiej wyspie, czyli Wyspie Zimowej. Albo po prostu na kontynencie zimowym, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym tutaj przytoczyć jedną rzecz, którą mi Maciek napisał w sekcji komentarzy pod poprzednim odcinkiem z Kroka Jedynki, w zasadzie to pod pierwszym odcinkiem, bo w momencie, kiedy ja to dzisiaj nagrywam, to dzisiaj wylatuje bodajże drugi odcinek, bo ja to nagrałem 21 kwietnia. A wy nie wiem, kiedy będziecie widzieli tę drugą sesję, tak więc... Jak tutaj Maciek napisał, król gobosów nazywa się Rufus, a ptaszek to Benny, albo Bini, jakoś tak on się nazywa, Bini albo Benny. Tak więc dziękuję Macieju za sprostowanie, bo ja naprawdę o tym nie wiedziałem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, a teraz, że tak powiem, chciałbym was zaprosić w me skromne progi, przechodząc dalej, nowe światy i nowe poziomy w Kroku Jedynce. Ruszajmy zatem. No. Ale zanim zaczniemy, to musiałem oczywiście się troszeczkę na kamerce zmniejszyć. No i lecimy sobie z naszym pierwszym poziomem ze świata drugiego, czyli The Eyes of Life. Lecimy z koksem. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Nie mogę się serdecznie tego poziomu doczekać. Kroczek sobie tutaj idzie. Oj, mamy 14 żyć. O, zapomniałem wam w ogóle powiedzieć o tym, że krok może robić właśnie takiego wygibasa troszeczkę. Taki, powiedzmy, fikołek, coś takiego, nie wiem. Wiem, że to pokazywała moja dziewczyna na Let's Playu, ponieważ sobie tak przed nagraniem tej sesji to troszeczkę poglądałem Let's Playa u mojej wspaniałej dziewczyny, jaką jest Yuyu. No i co? Zaczynamy sobie pierwszy poziom zimowy. Jak widzimy, troszeczkę się tutaj sceneria zmieniła. Przede wszystkim, no, mamy dużo śniegu, ponieważ w końcu zima, mimo że u nas jest wiosna, ale no cóż, może i tak. No i trzeba uważać na tego diabełka, dlatego że ten diabełek, jak widzicie, robi właśnie taką intrygę i to mi się troszeczkę nie podoba. Ale tak, zaliczył mi się czerwony diamencik, więc, albo klejnot, więc po prostu jedyne co zrobię, to pójdę i mu strzelę klapsa z ogonka, a następnie udam się dalej. Jezus Maria, przez chwilę myślałem, że ja spadnę, nie? Dobra, lecimy z koksem. No i mamy teraz następną sekwencję. Tym razem lodowe jaskinie, albo jaskinie pełne lodu, co możemy zresztą usłyszeć po takim fajnym świątecznym soundtracku. W ogóle klimat, znaczy klimat, ten świat jakby zimowy ma bardzo taki świąteczny soundtrack, bo to aż czuć te jakby dzwoneczki, które tutaj nam w tle przegrywają. Nie wiem, czy zauważyliście, jak się tak wsłuchacie w ten soundtrack. To jest taki fajny świąteczny klimacik się robi, mimo że jest dawno po świętach. Ogólnie jeżeli chodzi o ten poziom, to moje wspomnienia za dzieciaka były takie po prostu, że do tego poziomu nic nie miałem, aczkolwiek miałem największe problemy właśnie z tym diabełkiem, który na samym początku tego poziomu wiadomo co robił, co powodowało oczywiście, że ciągle w dół spadałem i ginąłem w bardzo żałosny sposób. Zresztą polecam wam obczaić mój let's play sprzed 6 lat, to zobaczycie co tam się działo, więc sami zobaczycie, jak sobie, że tak powiem, bardzo dobrze radziłem. Ale wiecie jak to jest, jak się wraca po dłuższej przerwie do gierki. Jak się w ogóle nawet nie ćwiczyło. Chociaż teraz to uważam, że o wiele lepiej gram niż te 6 lat temu. No ale, jak to mawiam, trening czyni mistrza. W ogóle co do tego, co przed chwilą tutaj się działo, to moja dziewczyna właśnie też wspominała w swoim let's playu, że ona miała problem właśnie z niewidzialną ścianą, że tam jak się od tej galaretki odbijało na drugą stronę, to czasami jakby krok jakby nie chciał doskoczyć, co powodowałoby taką trochę niewidzialną ścianę.
No ja jeszcze z tym nie miałem problemu, chyba że miałem to w Let's Playu sprzed 6 lat, ale niestety sobie tego nie przypominam. Ale tak to nie wiem, chyba nie miałem z tym nigdy żadnego problemu. Chyba ja nie natrafiłem na tą niewidzialną ścianę. Możliwe, że miałem szczęście nawet. Kto wie. No. I jesteśmy już tutaj na końcówce poziomu. 5 sekcji mamy już zaliczonych. Więc teraz nie będziemy uderzali oczywiście w gonga, dlatego że tutaj mamy na samym końcu jeszcze go bossa, który na nas czeka. Oraz kolorowy klejnocik, który nam otworzy dodatkową bramę, dzięki której będziemy mogli uratować ostatniego go bossa, który tam na nas czeka. Tak więc... No i mamy piątego zebranego. I teraz lecimy tutaj. Naprawdę, kurde, sceneria tutaj jest przepiękna. W ogóle jak ten śnieg tak pada, bo tutaj są takie minimalne płatki śniegu, jak widzicie. O, tutaj może zobaczycie bardziej, bo tutaj jest tak biało, że ledwo widać. Naprawdę świetny klimat. Bardzo świetny klimat i szczerze bardzo lubię coś takiego w platformówkach, kiedy właśnie mamy takie pory roku. O, i za pierwszym razem mi się udało, gdzie chyba w Let's Playu sprzed 6 lat miałem z tym, no, zdziebko problem. Na tego ziomka lepiej uważać, dlatego że z tego co wiem, on charakteryzuje się tym, że lubi rzucać w nas śnieżkami, a ja wolałbym jednak nie oberwać śnieżką. On chyba się nie zespawni już, czy się zespawni? A nie, zespawnił się. Frajer. O, dobra, dobra, udało się. Teraz doskocz. Doskocz. Dokładnie, doskocz. Doskocz. Jest, udało się za pierwszym razem. Kurczę pieczone. Bez żadnego faila udało nam się przebrnąć przez ten poziom. Nie, no dobra, w sumie był jeden fail. Ale dzięki temu nie musiałem jakby babrać się z tamtym gostkiem, który by nas zrzucił. Tak więc uderzamy w gonga i sobie stąd idziemy. Tak więc 6 gobosów, 97 klejnotów oraz 13 żyć. No dobra, to czeka teraz na nas drugi poziom. Jestem ciekaw, jak nam tutaj pójdzie. Nie mogę się serdecznie tego doczekać. Bardzo się boję tego poziomu. Ale świetny soundtrack się nam tutaj włączył. Bardzo, to jest mój ulubiony soundtrack, jeżeli chodzi o Kroka jedynkę. Uwielbiam go wręcz. No i przy okazji tutaj przeciwnika zdeptałem. Pamiętam właśnie jak te 6 lat temu, kiedy wchodziłem do tego poziomu, ja miałem chyba jedno albo zero żyć w ogóle, to już kompletna abstrakcja była, nie? Wchodząc do tego poziomu, nie wiedząc co tak naprawdę na mnie czeka tutaj. No, udało się zabrać ten czerwony klejnot. Tu mamy na górze gobosika, ale my na razie tutaj nie przejdziemy, dlatego że będziemy musieli teraz tutaj dojść i coś odblokować przy okazji. Tja, tam mamy kluczyk, ale wiecie co? My będziemy musieli teraz zrobić coś takiego, że tu na dole w ogóle jest, nie wiem czy wiecie, czekajcie, może wam tutaj pokażę trójkątem. Bo trójkątem widzę, że mogę... Tak, tam na dole jest platforma. Jest! Za pierwszym razem się udało! O kurde! A ja przez chwilę myślałem, że ja tam nie dolecę, nie? Ale byłaby lipa, gdybym tam nie doleciał. Bo pamiętam, że ja z tym się nieźle babrałem w moim Let's Playu właśnie sprzed 5 i 6 lat i pamiętam też jak kiedyś jak zaczynałem w ogóle granie w Kroka jedynkę, to no były z tym no małe problemy, nie powiem, że nie. Po prostu nie potrafiłem odmierzyć skoku, co kończyło się oczywiście tak samo, czyli w bardzo gówniany sposób, bo za każdym razem traciłem życie w bardzo banalny sposób. Ale na szczęście teraz troszeczkę się poprawiłem, jeżeli chodzi o moje granie, więc mogę się tylko cieszyć, nic więcej. Nie mam nic więcej do powiedzenia, mogę się tylko co jedynie z tego faktu cieszyć. No i spadamy z góry, jak widzicie już mamy wszystko zrobione, w sensie jeżeli chodzi o rundę bonusową, więc teraz skoczmy sobie na to koło zębate i zdobądźmy ten klucz. I teraz się wracamy do pierwszej sekcji. Ponieważ tam czeka na nas gobosik.
Dokładnie tak. Jest on tutaj uwięziony, więc żeby go uwolnić, będziemy musieli, jak sami zresztą widzicie, tą klatkę otworzyć. Dobra, zielony klejnocik jest tutaj zebrany. I dwa gobosiki. Ale ta muzyka jest fajna. Ciekawe, czy ona w ogóle jeszcze w tej grze się pojawi, w sensie w świecie zimowym, bo ja wiem, że ona tylko tutaj leci. Miejmy nadzieję, że gdzieś się gdzieniegdzie pojawi, no bo kurczę, to jest naprawdę bardzo fajny soundtrack. Bo mógłbym go godzinami słuchać. Ogólnie soundtrack z Kroka jest bardzo fajny, taki bardzo klimatyczny. Zresztą ja już na ten temat się wypowiadałem w poprzedniej sesji, ale to jest na tyle taki ciekawy temat, że ja bym mógł na ten temat godzinami gadać, uwierzcie mi. Mógłbym na ten temat godzinami gadać, jaki soundtrack z Kroka jedynki i ogólnie z Kroka jest świetny, bo Krok dwójka również ma bardzo fajne nutki. I tak za Kroka dwójkę zabierzemy się zaraz po Kroku jedynce, dlatego że robimy maraton z Kroka. Jedyne czego nie będę robił, to portów Game Boy kolorowych, bo w sensie nie będę robił portu na Game Boy Color, dlatego że może kiedyś sobie w niego zagramy na jakimś luźnym streamie. Bo dla mnie najważniejsze to są właśnie wersje PS1 / PC-towa, ewentualnie Sega Saturn. Bo chyba ta gra również wyszła na Sega Saturn, z tego co pamiętam. I sorry, że ja tutaj w ogóle nie mówię tak za bardzo wspomnień, jeżeli chodzi o ten poziom, bo tak jak już mówiłem na początku, moje problemy z tym poziomem były po prostu takie, że nie mogłem ogarnąć za bardzo tej mechaniki Kroka, przez co... Znaczy, o co mi chodzi z mechaniką? Głównie chodzi mi o to, ten obrót 180 stopni, którego bardzo, no nie potrafiłem ogarnąć. I pamiętam właśnie, jak robiłem Let's Play sprzed 6 lat i kiedy pierwszy raz grałem, to miałem tendencję do nietrafiania na to koło zębate, co zawsze kończyło się właśnie tym, że spadałem do tej lodowatej wody. To były przykre doznania, uwierzcie mi. Dobra, teraz trzeba tutaj skoczyć. No i mamy wszystkie klejnociki kolorowe zebrane, więc teraz robimy tak i lecimy na Szczecin. Bo tam będziemy mieli chyba gobosa w jednej skrzynce, a w drugiej będziemy mieli klejnociki. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pamiętam. I ten wodospad, który tutaj płynie, ja pierdziule. Coś pięknego. Ale woda musi być tutaj nieźle, ekstremalnie zimna. To ja jestem w stanie uwierzyć, że jest na pewno ekstremalnie zimna. Dobra. Jest piąty gobosik. Na razie idzie nam... Powiem wam szczerze, że chyba bardzo dobrze, znaczy bardzo, chyba bardzo dobrze, bardzo dobrze nam idzie, bo na razie jak dotąd mamy wszystkich gobosów uratowanych, więc mamy z czego się cieszyć. O nie, już widzę, co się święci. Dobra, to jest ta runda bonusowa, której też bardzo nie chciałem robić. Chociaż z tego co wiem, ona... Jedyny problem z tą rundą bonusową jest taki, że... O. Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze raz. Problem z tą rundą bonusową jest taki, że po prostu trzeba skakać z tego przycisku na drugi przycisk. I to czasami jest, że tak powiem, czasochłonne. Ale da się chyba to ogarnąć w miarę. Tak więc, no... Jedno życie tutaj straciłem w bezsensowny sposób. Mam nadzieję, że gobosika uratujemy tutaj, bo trochę byłbym zły, gdyby się okazało, że jednak nie, przez ten fail. O! I tu się łatwo można pomylić. Wow! Wow! Jest! Udało się. Mamy to. Mamy to, udało się w końcu, po kurde nie wiem którym razie, ale się udało, musiałem cały ten level od początku przełazić. Naprawdę, uwierzcie mi, słaba sprawa. No, przynajmniej uderzyliśmy w gonga. I jak widzieliście, tamte drzwi w ogóle były zablokowane tymi deskami. No cóż, nie chcieli, żebyśmy wyszli, więc
No, zdarza się i nawet i tak, więc musimy niestety być na to przygotowani, że gra będzie chciała nas więzić w taki, a nie w inny sposób. Dobra, no to co, czas na poziom 2-3. Jedziemy z koksem. I sobie znowu kroczek fajnie idzie. Sialalalalalalalala. Dobra, 17 żyć mamy. Tam mamy jakieś przejście. Tu mamy w ogóle zablokowane przejście, więc nawet nie wiadomo skąd my żeśmy się tutaj pojawili. Ale dobra, lecimy do przodu. Co tutaj mamy? Pieska. Trzeba było niestety pieska tutaj skatować. Znaczy skatować, skasować trzeba było go. Bo prawda jest taka, że piesek by nam ałka zrobił tylko i wyłącznie. A my nie chcemy. My jesteśmy takim radosnym krokodylkiem, który nie chce ałka mieć, więc no, lepiej sobie uważać. Aha. I co teraz? Tam widziałem, że mieliśmy gobosika. O, i tutaj mamy kolorowy klejnot. Aha, czyli tam będziemy mieli sekcję podwodną, będziemy mieli. O nie! Tylko nie on! Jezus Maria, jak ja go nie lubię, to jest szatan wodny dosłownie. Jezu, jak ja go nie lubię, to był taki koszmar za dzieciaka. Uwierzcie mi, on powodował, że naprawdę człowiek się denerwował przy nim. Dlatego, bo on może kurde z tego swojego trójzęba strzelać. Nie wiem, czy zauważyliście. No ale zadanie w tej sekcji jest proste, po prostu musimy zabrać ten złoty klucz i tyle. Nic więcej. Ale kurde, nienawidziłem tego typka. Wkurzał mnie bardzo. Aha, i teraz będzie uciekająca skrzynka, tak jak w pierwszym świecie. Mamy recykling, mamy recykling. To jest szybko, szybko, szybko. Nie uciekasz przede mną, nie, nawet nie ma takiej opcji. No, powiedziałem coś. O, i co teraz? No i proszę bardzo, kurde gobosiku. Chciałeś, żebym cię uratował, to proszę bardzo, jesteś uratowany. Tak, ta skrzynka też mnie trollowała za dzieciaka. Nie musicie mi pisać, czy aby na pewno mnie ona trollowała, bo mnie trollowała. I bardzo płakałem, kiedy mnie ta skrzynka trollowała, bo nie mogłem nadążyć za nią. Dobra, to co teraz? Teraz będziemy musieli udać się do tych drzwi właśnie, które były od początku tutaj zablokowane. A, i tam mamy kluczyk, czyli będziemy odblokowywać sobie nowe tutaj przejścia. Najpierw sobie zdobądźmy tutaj diamenciki, klejnoty. Dla mnie to są klejnoty, ja wiem, że można mówić na to różnorako. Niektórzy mówią na to kryształy, inni mówią na to klejnociki. Ja na to będę mówił raz tak i tyle. Proszę mi tutaj nie cisnąć, dlatego że będę mówił raz tak. Ale kurde, beznadziejnie je straciłem. Nie trafiłem w platformę, najgorzej. No, cztery gobosiki. Teraz trzeba tam doskoczyć. Nice. I u góry jest srebrny klucz. Mamy dwa klucze. Jezu, ale ten srebrny tak dziwnie wygląda. Taki malutki. Dobra. Trzeba było zaryzykować, ale się udało. Teraz trzeba będzie naprawdę z wyprzedzeniem tego psa zaatakować. Dobra, to było łatwe. No. I teraz przycisk. Wii! Słodki ten kurde kroczek. Powiem szczerze. Tak, postanowiłem przemilczeć tę sekwencję, dlatego że tutaj bardzo fajna muzyczka leciała. Bardzo ją również lubię. Dobra, co tutaj mamy? A, teraz będziemy mieli takie przejście z punktu A do punktu B.
uważając przy okazji na zapadające się platformy. Okej. Myk. Jak najbardziej tak. Spadaj, dokładnie. A, i tyle. Cały poziom. Myślałem, że to troszeczkę dłuższa sekcja będzie. Kurde, za szybko mi coś idzie dzisiaj. Trzeba trochę pofejlować, kurde, trzeba wrócić do starych czasów, gdzie się tutaj mocno fejlowało w tym kroku, więc no halo, co to ma znaczyć? No ale przynajmniej mamy poziom zaliczony, to chyba ważne i to się chyba liczy, co nie? 2B1, czyli będziemy mieli teraz bossika, boss numer 1, Chumley Snowden, okej. Tak więc zobaczmy, co tutaj boss na nas szykuje.